Zmierzymy sobie jeszcze taki rzeczywisty stopień sprężenia. Do tego użyję normalnego czujnika zegarowego, żeby złapać górny martwy punkt, bo ten silnik, jak jest na blokadach, to on nie jest górnym martwym. Jemu tam brakuje dość sporo do górnego martwego punktu. No, do tego użyjemy jeszcze płyteczki, starej uszczelki pod głowicą, żeby ona była zgnieciona już. No i będziemy to zalewać płynem, sprawdzać, zmierzymy sobie objętość tutaj, potem zmierzymy sobie objętość też w głowicy. No i będziemy wiedzieć, jaki jest faktyczny stopień sprężenia. I teraz dokładnie to samo zrobimy w głowicy. Zalejemy, no i będziemy znali rzeczywisty stopień sprężania już. Jeszcze a propos tego pierwszego cylindra, nie w górnym martwym punkcie na blokadzie. Czekajcie, przesuniemy sobie za pyk. Teraz wkładamy blokadę do końca. No i wracamy, aż się oprze na blokadzie. Widzicie? Mniej więcej tyle tłok jest niżej. No oczywiście blokada jest, już bardziej tego nie skręcimy. Ok, uszczeleczka założona, wszystko jest ładnie wyczyszczone, odtłuszczone. To samo z głowicą, wydmuchane, odtłuszczone i tak dalej. I dobrze sobie włożyć w dwa jakieś skrajne otwory śruby, żeby potem, wiecie, dużo łatwiej jest trafić tymi śrubami, a kurka, nie mogę czasami patrzeć, jak ktoś zakłada głowicę i jeździ tą głowicą, tak, tak, i szuka, żeby trafić w te tulejki. Jak wam wystają dwie szpilki, no to już z boku sobie po prostu patrzycie, żeby trafić szpilkami i potem one już was prowadzą, nie? Dobra, działamy. Smarujemy śrubki też oczywiście tym smarem. Nie dajemy tego za dużo, tak jak w przypadku śrub, no wszystkich śrub tak naprawdę. Dajemy tylko odrobinę na koniec. I też trochę na główkę, żeby się nie zacierało. Żeby nam nie przekłamywało. No i lecimy tak wszystkie po kolei. Nie musimy smarować tego nie wiadomo ile, bo ten smar i tak będzie się tutaj, nadwyżka tego smaru będzie się przesuwać do góry. Nie musimy smarować całej tej powierzchni, ile jest gwintu jakby w głowicy. Tyle w zupełności wystarczy. I główka. No i tak wszystkie lecimy.
No i pyk, silnik poskładany. Zostało mi tutaj tylko rozrząd założyć, bo jeszcze muszę zmodyfikować pompę oleju. A tak to wszystko już praktycznie jest. Tu sobie, jak widzicie, zrobiłem takie przymiarki kolektora, turbiny. Jak te wszystkie przewody mi tutaj pasują, czy nie pasują. Fajnie to wszystko wyszło. Przewód olejowy jest tu normalnie. No te wodne, które przerabiałem, to są tu i tu. Spływik, no to normalnie standardowo, tylko że trochę innym wężem. Tam nie wiem, już pokazywałem wcześniej, że termika jest zrobiona. Tutaj jeszcze dorobiłem takie tulejki. O, czekajcie. Takie tulejki z takim podebraniem, żeby te szpilki się nie popuszczały. Nakrętki. No i co? Aha, tutaj jeszcze będzie dorobiony, tylko to muszę wyciąć na laserze takie wzmocnienie i ono będzie przymocowane tu i tu. Tu już są dorobione takie tulejki i po prostu, żeby to trzymało ten kolektor razem z tą turbiną, bo on jest bardzo mocno oddalony od silnika i od wibracji szarpnie silnika, to mogłoby to tutaj wszystko pękać. Także ten wieszak to jest, no musi to być zrobione. Kolektorek ssący też jest tak już przymiarka zrobiona. No tutaj to musiało pasować, bo to już było do tego wolnossaka przecież wkładane, odpalane. No, silniczek wyszedł tak. Mi się bardzo podoba. Te koreczki, ten jest zaślepiony. Bo tam ta belka przeszkadza. O, widzicie? No i tyle. O, teraz można zobaczyć, jaki ten intercooler jest ogromny. Jaki jest szeroki. No jest mega bydle, widzicie, trzeba go paleciakiem targać. Nie no, łatwiej jest po prostu. Odnośnie jeszcze wkładania tego silnika, no to zanim go tu włożymy, to jest jeszcze trochę roboty, bo trzeba pomyśleć, co z tym sprzęgłem. No ale to dopiero jak wyciągnę tą skrzynię, wszystko pomierzę i wtedy zadecydujemy, czy nie wiem, wzmocniony docisk, czy sam będę robił sprzęgło, czy nie, czy sam będę robił koło zamachowe, jak będę robił, to czy aluminiowe, czy stalowe i tak dalej, i tak dalej. Ale to dopiero, no, trzeba porobić przymiarki, pomierzyć i, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. No to jest teraz, kurde, tak naprawdę najgorszy element, jaki został do zrobienia, nie? Tylko to mnie trzyma. A cała reszta, no to już jest pikuś, no bo wsadzić piec, tutaj wiązka silnika, wszystko już jest zrobione, przygotowane. No, potem jeszcze układ paliwowy i takie tam pierdoły, ale na razie najważniejsze, czyli silnik jest poskładany, no i jeszcze to sprzęgło. Jak to będzie ogarnięte, to wjeżdżamy piecem i no i będziemy potem testować. Tu jeszcze pierwszy raz tak testowo dałem te stalowe rurki, dałem do oksydacji. Zawsze to daję do cynku. Teraz dałem do oksydacji, no zobaczymy, czy się to będzie trzymać, bo no, oksydacja nie jest zbyt wytrzymała z tego, co wiem, na korozję i tak dalej, no ale zobaczymy, jak się to będzie sprawdzać. Dobra, na razie to tyle i no, do następnego. Potem będziemy działać z tym sprzęgłem i no i wkładać już silnik do Toyotki. Na razie.